Z Ewangelii według świętego Marka, z rozdziału 8, wersety od 1 do 10. W tym czasie, gdy znowu zebrał się wielki tłum i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, przecież już 3 dni nie odstępują mnie, a nie mają co jeść. Lecz jeśli ich puszczę do domu głodnych, w drodze odpadną z sił, bo niektórzy z nich przybyli z daleka. Uczniowie odpowiedzieli: jak tu na pustkowiu nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął 7 chlebów, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali. I rozdali ludowi. Mieli też 2 rybki. Odmówił nad nimi modlitwę uwielbienia i polecił je również rozdać. Najedli się dosyta, a resztek, które pozostały, zebrano 7 koszy. Było tam prawie 4000 ludzi. Potem ich odesłał, a sam wsiadł z uczniami do łodzi i popłynął w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, sobota jest pięknym dniem. To jest naprawdę dobry dzień, żeby albo przed rozpoczęciem sobotnich porządków, albo na ich zakończenie siąść przed Biblią, przed Ewangelią i rozważyć to słowo, które Pan kieruje do swojego Kościoła. Zwróćmy uwagę na ten fragment z Ewangelii świętego Marka. Najpierw dlatego, że jest to opis 2 rozmnożenia chleba. Pierwsze, o którym mówi między innymi ewangelista Jan i pozostali synoptycy, miało miejsce dla ludności żydowskiej. Tutaj zmienił się kontekst. W tym tłumie, który otacza Jezusa, znaczną rolę odgrywają nie Żydzi. Jezus jest w drodze, możemy powiedzieć w trasie ewangelizacyjnej, głosi słowo także wśród pogan, wśród tych, którzy mieszkają na terenie zwanym Dekapol. W tamtejszym czasie była to koalicja 10 miast hellenistycznych, w których znaczącą rolę odgrywała kultura hellenistyczna, funkcjonował też język grecki. I widzimy, że ci ludzie przyszli do Jezusa. Są różnorodni i Pismo mówi, że przez 3 dni nie odstępują Jezusa. Zwróćcie uwagę na to, jak byli zdeterminowani, albo z drugiej strony zobaczcie, jak Jezus musiał ich fascynować, że przez te 3 dni wytrwali, będąc przy Nim. Nigdzie się nie spieszyli, nie mówili, że za długo gada, po prostu oni z Nim byli. Ten człowiek, ten nauczyciel, którego rozpoznali, o którym usłyszeli, naprawdę miał coś ważnego do powiedzenia. Nie znamy słów Jezusa. Nie wiemy, co było treścią Jego nauki. Ale kiedy patrzymy teraz dalej, to widzimy, że nie tylko ludzie z tłumu byli uczeni. Ten fragment pokazuje też naukę, której Jezus udzielił swoim uczniom. Jeśli macie w sobie trochę takiego ducha badacza, to możecie zauważyć, że 5-krotnie w tym tekście zostaje wspomniane imię uczniów. Pojawiają się uczniowie, to ci, którzy towarzyszą Jezusowi. Wydaje się, że ci, którzy Jezusa jak najlepiej znają, oni wiedzą, kim On jest. Oni podjęli już pewne decyzje. I w tej sytuacji, w tych nowych okolicznościach, w których się znajdują, Pan daje im pewną lekcję. Zobaczcie, najpierw odsłania przed uczniami swoje serce. On mówi: żal mi tego ludu. 3 dni nie odstępują ode mnie, nie mają co jeść. Jeżeli puszczę ich głodnych, w drodze opadną z sił, bo niektórzy z nich przybyli z daleka.
Nikt z tłumu jeszcze Jezusowi nie powiedział, że ma taką potrzebę. Ale Jezus jest wrażliwy. Jezus zna tych, którzy otaczają Go, którzy Go słuchali. W naszym polskim języku jest takie sformułowanie ubrać czyjeś buty albo wejść w czyjeś buty, aby wyrazić za pomocą tych słów, że to ktoś wczuł się w jego sytuację, że wczuł się w to, co myśli, co przeżywa dana osoba. I taki jest Jezus. Jezus rozpoznał, ci ludzie mają potrzebę. Trzeba im pomóc. Uczniowie mówią, w jaki sposób na pustkowiu można ich nakarmić chlebem. Chcą znaleźć rozwiązanie, szukają tego rozwiązania. Przecież mają za sobą doświadczenie pierwszego rozmnożenia chleba. Przecież mają za sobą to doświadczenie, że Jezus już gdzieś coś podobnego zrobił. Wydaje się, że jest to jeden z trudniejszych momentów w życiu uczniów. Przypomnieć sobie, pamiętać o tym, co Pan zrobił wcześniej, aby zastosować to w obecnej sytuacji, w aktualnej sytuacji. Ważne jest. I myślę, że z tego płynie bardzo uniwersalna myśl i dla nas. Tyle historii biblijnych nosimy w swojej pamięci. Tyle doświadczeń Bożej łaski, Bożej mocy w naszym życiu się dokonało. A kiedy przychodzi nowe wyzwanie, rodzi się pokusa, jak tu na pustkowiu nakarmić ich chlebem? Zwróćcie uwagę, że uczniowie potraktowali to jako zadanie dla siebie. Oni zapomnieli, że z nimi jest Jezus. I dlatego Jezus im mówi, ile macie chlebów? Mówią siedem. Niech lud usiądzie, bierze chleby, odmawia modlitwę. I teraz werset szósty, zajrzyjcie do swojej Biblii. Marek 8:6. Połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali. Tu jest lekcja uczniów. To oni mają siedem chlebów, dają Jezusowi, On błogosławi. On im daje i oni mają dać ludziom. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Tutaj zobaczcie, znowu misja. To, co mam, daję Chrystusowi. On mi to oddaje po to, żebym mógł podać to tłumowi. Żeby mógł zaspokoić potrzeby ludzi. I teraz to, co jest najtrudniejsze przyjąć tym, którzy są uczniami. Często tak jest, że nie umiemy rozpoznać ludzi, którzy nas otaczają. Może tak być. Może z własnej winy, może z braku zdolności, a może po prostu tak się układa, że nie umiem, że nie wiem, że nie dostrzegam czegoś. Ale kiedy jestem z Panem, to On widzi. I wtedy, kiedy na modlitwie słucham i rozeznaję, pytam, Panie, co robić dla tego pokolenia? Pan mówi, co masz? Daj mi. I potem mówi, to, co mi dałeś, to, co pobłogosławiłem, zwracam Ci, abyś dał tym, którzy są obok Ciebie. Abyś za pomocą tego, co Twoje, ale pobłogosławione przeze mnie, zaspokoił potrzebę tych, którzy tę potrzebę mają, których potrzebę ja znam, a których może Ty nie dostrzegasz. I dlatego znowu, kiedy tutaj jesteśmy jako ci, którzy słuchają Słowa Bożego, jesteśmy tymi, którzy mamy odwagę mówić albo, Panie, otwórz moje oczy, bym widział potrzeby ludzi. Albo, Panie, daj mi odwagę, bym dawał to, co mam Tobie, abyś za pomocą tego, co dałem Tobie, zaspokoił potrzeby tych, którzy są obok mnie. I widzę tę hojność Pana. I widzę, że nakarmionych jest 4000 ludzi, że zostaje 7 koszy ułomków. Tak, bo gdy Pan działa, gdy Pan bierze sprawę, bierze chleby i ryby w swoje ręce dla ludzi,
to wtedy rzeczywiście następuje cudowne rozmnożenie, cudowne pomnożenie. I dlatego także kraj pogański, także pogańska ziemia, która wydała tamtych ludzi, którzy słuchali Jezusa, zostaje pobłogosławiona chlebem i rybami, które dają im uczniowie. Oto Kościół, Kościół Chrystusa, o którym wiemy, że są w nim uczniowie, światło dla świata, sól dla ziemi. Ci sami uczniowie dzisiaj są Bożym narzędziem, dzięki któremu głodny dostaje jeść i doświadcza, że Bóg zna jego potrzeby, troszczy się o nie i przez służbę Kościoła je zaspokaja. Tyle. Jako że dzisiaj sobota, więc Szabbat Shalom, dobrego czasu z Bogiem i z ludźmi. Szczęść Boże.